Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, panowie Łukasz Ławecki, Błażej Wański i Tomasz Rzeźnik, czyli ekipa telewizji Rzejsat z Włoszakowic. Dzień dobry panom. Witam serdecznie. Na początek małe wprowadzenie. Od pewnego czasu na naszym portalu LKTV albo LKTV mogą Państwo oglądać takie bardzo interesujące filmiki śladami przeszłości regionu. I właśnie tych trzech panów te filmiki robi. Na początek pytanie o wiek. Ile macie lat? 14. To są gimnazjaliści z Włoszakowic, z Włoszakowickiego gimnazjum. 14-latkowie, którzy właśnie te filmy robią. Kto je wymyślił? Kto wymyślił ten cykl i skąd się wziął pomysł? A tak, staliśmy na przerwie i po prostu Błażej opowiadał właśnie o tej szczelnicy, o której jest mowa w pierwszym odcinku. No i tak rzuciła się propozycja nagrania właśnie tego, nakręcenia. Ale kręciliście wcześniej cokolwiek? Nie, tak. Nie. Bo ekipa nazywa się bardzo poważnie, nazywa się Rzejsat, czyli satelitarna. A że to, że co? Że od mojego nazwiska rzeźnik. A, czyli ty jesteś szefem całej ekipy, no, dyrektorem tak, tego przedsięwzięcia. Czyli co, ty masz kamerę. No mam kamerę. A kamera, proszę Państwa, to jest w ogóle, ja jestem zaskoczony, bo to, tym właśnie kręcicie, tak, to przynieśliście tutaj? Tak, tym, Samsungiem właśnie, aparatem fotograficznym. Nie chciałem, żebyś wymieniał nazwę i robił reklamę. To jest mały aparat fotograficzny, cyfrowy, 6 megapikseli? Tak, 6 megapikseli. To rzeczywiście takie sprzęt, którym się zazwyczaj imieniny u cioci fotografuje. No, dokładnie. A Wy postanowiliście tym kręcić filmy. O historii Włoszakowic. Tak. O miejscach już takich dosyć zapomnianych właśnie, o których byśmy chcieli przypomnieć. A skąd wam się, bo najpierw przypomnijmy, jakie filmy już zrobiliście, jakie miejsca już pokazaliście. Starą Szczelnicę, tak. Hitlerowca, tunel pod Włoszakowicami górkę w parku. Chcieliśmy przypomnieć, co tam się właśnie znajdowało i cmentarz ewangelicki, który także miał miejsce w Włoszakowicach. To są takie miejsca, których wszyscy, one gdzieś tam funkcjonują w powszechnej znajomości terenu, tak? Tak. Miejscowi mówią, że tam coś, tak, coś tam jest na Starej Szczelnicy, albo tam był kiedyś młyn, ale tak naprawdę nikt nie wie, skąd to się wziął. I Wy to przypominacie. Tak, chcieliśmy właśnie przypomnieć. Pomysły skąd się biorą? Na przykład pan Grzegorz Sterna właśnie tu z Elki przysłał nam tematy. Trochę się dowiedzieliśmy od ludzi z opowieści. A to Wy się znacie z Grzesią Sterną? Tak. To poważna ekipa. A on jest z Włoszakowic właśnie? Tak, z Włoszakowic. A no to widzicie, jak macie mocne wsparcie u nas. Ale to nie Grzegorz mnie zainspirował, tylko właśnie wasze filmy, które znalazłem. Czyli pierwsza była Stara Strzelnica. Tak. To Błażej to wymyślił? Tak. No tak, nudziliśmy się na przerwie i wymyśliliśmy taki temat na film. Może ja bym się przypomniał, że tam coś w tym lesie jest? Tak. Tak nam się skojarzyło, tak od słowa do słowa. No dobrze, ale z wiedzy, że coś tam jest, do tego, żeby zrobić film, to trzeba zrobić niezły research, tak? Coś się wywiedzieć. A gdzie by się tego wywiedzieć? Łukasz zawsze szukał na internecie. Ja szukałem w internecie, popytałem na forach, popisałem, popytałem ludzi. A jest duża wiedza w Włoszakowicach mieszkańców? No, ci starsi no, ludzie właśnie. Właśnie. I trzeba się dosyć śpieszyć, bo no już mamy swoje lata. Bo mi się bardzo podobał ten film, który zrobiliście o tym młynie hitlerowca, tak? Tam właściwie nic już nie zostało. Nie, właśnie tylko te ruiny po tej tamy, która spiętrzała wodę. I doszliście do tego, że tam był młyn, tak, że to był jakiś Niemiec, w dodatku hitlerowiec, jak to mówicie. To tutaj jak doszliście do tej wiedzy? No w sumie przez internet głównie, przez forach. Każdy coś dołożył, swoją cegiełkę, no i tak powstał właśnie ten materiał. Przez książek? No, z książek tam także. Tam w bibliotece jest książka o historii Włoszakowic. Przygotowanie każdego filmu zabiera trochę czasu. No, tak, trochę tak. Zabiera, wiadomo. To ile czasu mniej więcej jeden odcinek? Tydzień. Zbieraliśmy informacje. Tak. I się w tym tak mocno siedzi? No, tak jak się wciągnie, to naprawdę. Jak teraz nie kręciliśmy dłuższą przerwę czasu, to naprawdę wciągnie do tego. Żeby coś nakręcić. Żeby coś nakręcić. Zbierać te informacje, każda przerwa na bibliotece właśnie w tych książkach. A jest odzew, znaczy jak nakręcicie odcinek, to zgłaszają się ludzie, którzy mówią, a zróbcie jeszcze o tym, a zróbcie to, a jeszcze jest to ciekawe. Czasami się zdarzają, w komentarzach piszą na przykład. Bo oświadczyliście tak oficjalnie bardzo, że skończyliście pierwszy sezon, jakbyście już taki amerykański serial robili. Ale rozumiem, że drugi sezon zaczynacie przygotowywać. Tak, bo oczywiście już cały czas przygotowujemy. A głównym naszym takim celem w przyszłym sezonie jest przybliżenie historii Bartka z piekła, zrobienie materiału. I od takiej trochę innej strony, jako takie duchowe dziecko cesterców na przykład. To przypomnij, kim był Bartek z piekła, bo to pewnie nie wiem. Bartek z piekła to był oczywiście Jan Kowalewicz, który mieszkał w lasach za Włoszakowicami, tam niedaleko leśniczówki Papiernia.
I czemu on się wsławił? On się wsławił na przykład... czemu on się wsławił? Rolnictwem tam pomagał, tak, nie? Pomagał, przysypał na przykład górki, usypywał, użyć na przykład glebę. No, ja słyszałem, że to był po prostu bardzo znany oryginał lokalny. Taki, tak. Znał się na drzewach. Samotnika takiego, trochę dziwnego typa, część się go bała pewnie. Człowieka lasu. Część lokalnie. Się z niego śmiała, część go podziwiała. Wy go podziwiacie. My go podziwiamy. Tak. I ten film już robicie? Nie, to dopiero będzie w wakacje, żeby tak mieć dużo czasu. Teraz też macie trochę czasu, więc muszę też tak, kręci się. Bartek, Piekła, co jeszcze? No i oczywiście inne filmy. Drugi sezon. Już zaczniemy wiosną. No i może zdradzicie kilka pomysłów na odcinki. Na przykład o Rozlewni w Wyłyszakowicach wspomnimy. Gdzie się kiedyś znajdowało, co tam robiono. Na przykład, co jeszcze możemy... W samym moim domu może. Domy różne w Wyłyszakowicach. Tak, ciekawe. O moim domu. No tak. Super, Błażej ma świetne pomysły o moim domu. O moim. Mojej rodzinie, cieszę się, ucieszy. Ja jestem pod wrażeniem tego, że robicie to taką małą kaleją, zupełnie amatorskim sposobem. Czy ktoś się już pojawił, kto stwierdził, panowie, świetny pomysł, pomogę wam? Na przykład nasz nauczyciel policja, którego oczywiście pozdrawiam, pan Leszek Barz, na przykład nas wspiera, pomaga. Daje wam szóstki z historii? To jest akurat polonista, więc... No szóstki z polskiego? Nie, jeszcze nie dam. Ale na pewno się upomnimy. No. Nie, bo wręcz niewiele jest takich inicjatyw jak wasza. I myślę, że jest właśnie godna pochwalenia i promowania. Choćby na przykład ktoś, kto by się znalazł, by wam zamiast tego aparaciku imieniny u cioci kupił jakąś kamerkę. Przydałoby się. Przydałoby się. I mikrofon porządny na pewno. Mikrofon, bo to jest najsłabsza rzecz w waszych filmach. Macie świetne pomysły na realizację. Jakieś dziewczyny nawet się pojawiają w tych filmach. Tak. Były wtedy potrzebne nam do wywiadu, takie do pytania zadanie. Aha, czyli one nie wchodzą na stałe w składzie. Nie, na stałe nie tak. Ale kamera, rozumiem, jest dobra do podrywania dziewczyn. Czy, no właśnie, czy tutaj gdzieś już próbowaliście w gminie na przykład, albo w powiecie szukać kogoś, kto by wam pomógł rozwijać tę pasję i znalazł? Jeszcze nie. Jeszcze nie. W ogóle na to nie wpadliście, że można? Jeszcze nie. Nie, w ogóle nie widzieliśmy. No mamy nadzieję, że jakieś wydziały promocji w urzędzie gminy albo w starostwie wpadną na to, że można takich ludzi jakoś wspomóc, żeby można było wam te filmy pomóc kręcić lepsze. No pewno. A wasze największe marzenia życiowe są właśnie związane z robieniem filmów? Tak, może powiedzieć tak, dzisiaj się spełnia jedno z naszych marzeń. Chcieliśmy właśnie udzielić takiego do radia jakoś pojechać. Ja mówiłem, że pojedziemy, a oni nie wierzyli. No to miło, że spełniło wasze marzenie. Nie, pytam o przyszłość w ogóle. Już wiecie, co chcecie robić w życiu? Nie, jakoś chyba... Jakoś jeszcze się nie zastanowiliśmy. A jakiś taki pomysł na film porządny, który byście chcieli nakręcić? Jak siedzicie na tych przerwach i nie macie co robić? Nie, na razie się tak nie mamy śladami przeszłości regionu. Ile sezonów planujecie nakręcić? Ile da radę? Ile tematu starczy? O tematów jest dużo. Tematów jest dużo. Dobrze, bardzo mało mówimy, gimnazjaliści są w gruncie rzeczy. Myślałem, że tutaj zainspirujecie mnie na przykład do poszukiwań jakichś ciekawych. Nie zdradzacie swoich pomysłów. Wasze filmy będą wrzucane na RKTV, myślę, tak? Tak, bo oczywiście będą wrzucane. I te, które już są, mogą Państwo oglądać. Możecie im też podsuwać pomysły. Nie krytykujcie ich za bardzo, bo naprawdę, jakbyście zobaczyli ten aparacie, którym kręcą, to i tak robią wielkie rzeczy. Czego wam życzyć na nowy rok? Czego nam życzyć? Dużej taśmy i baterii naładowanych. Nowej kamery. Nowej kamery, to jest najskromniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Łowecki, Błażej Wański i Tomasz Rzeźnik, czyli ekipa Rzejsa w Błaszakowice, autorzy Śladami Przeszłości Regionu, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.